Dobry wieczór, Andrzej Buchowski. Witam w rozmowie dnia. Mija właśnie 45 lat od masakry na Wybrzeżu. Dokładnie 17 grudnia 1970 roku władza ludowa zaczęła strzelać do robotników. Ten dzień przeszedł do historii jako Czarny Czwartek. O tych wydarzeniach i ich wpływie na historię Polski oraz związkach z naszym regionem porozmawiam dziś z moimi gośćmi. A są nimi pan Arkadiusz Karbowiak, pasjonat historii, były działacz opozycji antykomunistycznej. Dobry oraz wieczór. Pan Tomasz Kwiatek, publicysta, Niezależna Gazeta Obywatelska. To jest. Panowie, 17 grudnia 70 roku to najtragiczniejszy dzień tych masowych zamieszek w Trójmieście. No i właśnie w ten symboliczny Czarny Czwartek zginęło najwięcej ofiar, ale jedna z nich urosła do rangi symbolu i przeszła do historii. Przypomnijmy może atmosferę tamtych wydarzeń. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł. Janek Wiśniewski to oczywiście symbol, postać fikcyjna. Tak naprawdę na tych drzwiach niesiony był Zbigniew Godlewski, jedna z 18 ofiar w Gdyni tamtego dnia, ale tak naprawdę w tych wydarzeniach w kilku miastach Wybrzeża zginęły według oficjalnych danych 44 osoby, a ponad 1160 zostało rannych. Mnóstwo ofiar, mnóstwo tragedii, mnóstwo cierpienia. To poczucie sprawiedliwości po tych 45 latach chyba powiedzieć, że nie jest do końca zaspokojone, to chyba bardzo delikatne określenie. No, w takim dniu jak dzisiaj to dzień bez przekleństw, więc nie można nic powiedzieć takiego. Bo jest rzeczywiście to niesprawiedliwość dziejowa, no bo ten proces od 95 roku zaczął być, więc byli wszyscy obecni i uczestnicy tych decyzji, Jaruzelski, Kociołek, wszyscy żyli. Dzisiaj nie ma już tak naprawdę winowajców przez to, że przewlekłość sądów i aparatu sprawiedliwości spowodowała, że uniknęli tej kary. I chyba już tej sprawiedliwości się nie doczekamy w tej sprawie. No ja myślę w ogóle, że w przestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej po 89 roku brakowało chęci tak naprawdę dokonania rozliczeń z epoką PRL-u. To był specjalny czas. Specjalne zbrodnie na narodzie polskim i należało sprawę potraktować priorytetowo i też specjalnie. Powołać specjalne trybunały, nie przejmować się sądami powszechnymi, dokonać rozliczenia w trybie ekstraordynaryjnym, w trybie trybunałów doraźnych. No i wtedy, myślę, mielibyśmy tego efekty. A ponieważ tego nie zrobiono, no to skutek jest taki, że dziś w odniesieniu do masakry grudniowej skazanych zostało zaledwie dwóch oficerów w stopniu podpułkowników na niewielkie kary 2 lat pozbawienia wolności, w zawieszeniu zresztą chyba na 4 lata. I to jest wszystko, co udało się w tej sprawie wymiarowi sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej uzyskać. A to nie jedyna taka grudniowa niesprawiedliwość, bo no, wczoraj kolejna rocznica, kopalnia Wujek, także ofiary i także poczucie sprawiedliwości wciąż niezaspokojone. Dzisiaj chyba nawet ten prezydent Duda w Gdyni przypominał i mówi o tej niesprawiedliwości dziejowej i rzeczywiście, że trzecia RP nie zdała egzaminu. No czwarta RP, jeżeli już tak się nazywa, rządy PiS-u nazywają, no to jeżeli nawet nastała, no to też już za późno, no bo już nie ma kogo osądzać. Więc to rzeczywiście sprawiedliwość dziejowa nie nastąpiła w Polsce. To pewnie będą z tego konsekwencje, no bo w książkach co i chować ludzi, okazuje się, możemy i walej zasłużonych, bo nie zostali ukarani przez nasze państwo. Ale co gorsze, uczestniczą w tym najwyższe władze Rzeczpospolitej, tak? Hańbiąc tym samym majestat funkcji głowy państwa, uczestniczą w pogrzebie oficjalnym zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego, wygłaszają na jego pogrzebie mowy. No są to rzeczy w moim przekonaniu niesłychane i wręcz skandaliczne. No ale dla części społeczeństwa jednak jest to akceptowalna sytuacja. Część społeczeństwa twierdzi, że
no, historia powinna osądzić te niełatwe losy Polaków, często skomplikowane, i takie jednoznaczne oceny nie powinny być przez wymiar sprawiedliwości dokonywane. A dziwnym trafem, jak przychodzi do oceny zbrodniarzy narodowo-socjalistycznych, to już takiej łaskawości nie ma. Wtedy są jednoznaczne, zdecydowane opinie, osądy. Rudolf Hess, pochowany w Wunsiedel, od lat nieżyjący, jest wykopywany, spalony i rozrzucany w przestrzeni jeziora. Ja oczywiście abstrahuję od tego rodzaju radykalizmu, bo nie jestem w stanie zrozumieć takiego barbarzyństwa w stosunku do nieżyjącej osoby. Choćby był to przywódca III Rzeszy. No ale my nie oczekujemy tego w kwestii dotyczącej Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do zbrodniarzy komunistycznych. My mówimy o zwykłym, normalnym poczuciu sprawiedliwości, a ono powinno skutkować tym, że ci ludzie powinni stanąć przed sądem i uzyskać, otrzymać odpowiednio wysokie wymiary kary. O tych wydarzeniach grudniowych mówi się, że to właściwie był początek, no bo przypomnijmy, że początkiem tych wydarzeń nie była kwestia polityczna, to były protesty z powodów biedy, z powodów sytuacji materialnej, krótko mówiąc, podwyżki cen żywności wywołały. No ale mówi się, że te wydarzenia właściwie rozpoczęły tą falę wymywającą mury komunizmu. No, można powiedzieć, że ta ofiara nie spłynęła po ludziach jak po kaczce, tylko naprawdę ludzie się przejęli tą ofiarą i na szczęście można powiedzieć, że nastało jakieś oburzenie społeczne i kolejne 76 rok, wydarzenia w Radomie, no i potem 81, niestety przygaszony i to stanem wojennym, i te wszystkie nasze 80 lata, no niestety no, nie mogła być ta wiosna nastąpić, to lato i sierpień 80 nie mógł nastąpić szybciej. I okrągły stół nie mógł nastąpić szybciej, czy przewrót, że tak powiem, nie mógł nastąpić szybciej. No, miejmy nadzieję, że te wydarzenia i pamięć o tym dalej u nas będzie. Przynajmniej w historii oddamy sprawiedliwość, wpisząc odpowiednie książki, dokonując tych sądów historycznych, które nie zrobiły sądu. PRL był nie tylko systemem zbrodniczym, ale systemem pewnej patologii gospodarczej. I te kryzysy, o których tutaj mówił Tomasz, one się pojawiały, dlatego że ten system był po prostu gospodarczy, a niewydolny. I ten rok 70, ta podwyżka cen dość poważna, bo przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, to było pomiędzy wówczas 16% a 36 za powidła, prawda? To jest tak, podrażały to artykuły żywnościowe, a władza dla równowagi tak. Na przykład obniżyła ceny odkurzaczy, na przykład, których i tak zresztą nie było. I tak nie było na rynku, tak. Prawda? A ludzie byli przed świętami, więc trudno się dziwić temu buntowi społecznemu, który owszem miał podłoże o charakterze ekonomicznym, ale bardzo szybko przekształcił się w bunt o charakterze zdecydowanie politycznym. I tutaj właśnie chciałbym przejść do tego wydarzenia no jednoznacznie już politycznego i takiego antykomunistycznego w swojej najbardziej chyba radykalnej formie w historii PRL-u, czyli do tej sprawy, która łączy w jakiś sposób wydarzenia grudniowe z Opolszczyzną, czyli desperacki czyn braci Kowalczyków. Przypomnijmy, 7 października 71 roku, tuż przed uroczystościami Dnia Milicjanta, wysadzenie auli WSP, w której miała się odbyć ta uroczystość, a przypomnijmy część funkcjonariuszy. To byli funkcjonariusze, którzy zostali przeniesieni z Wybrzeża, ponieważ tam się obawiano o ich bezpieczeństwo po prostu. Tak, tak. No, Urantówka, czyli komendant miejski MO ówczesny ze Szczecina, który rzeczywiście się wsławił w tym, że najwięcej rzeczywiście ofiar było chyba w Szczecinie, no Gdynia i Szczecin. Tak, w Szczecinie bodajże 16 ofiar. W sumie tak, jak na 44-45 osób, bo to mówimy o oficjalnych tych tak, ofiarach, które mamy, bo przecież Roszkowski pisze o setkach, które mogły być ofiarami grudnia 70. No to rzeczywiście 71 rok i to, co się wydarzyło w październiku, czyli wysadzenie auli w WSP przez braci Kowalczyków, no to jest rzeczywiście kolejny rok, który też powinniśmy rzeczywiście stawiać na równi chyba z wydarzeniami radomskimi i z 70 rokiem, między 70 a 71, gdyż to było rzeczywiście taki akt, wydawałoby się, dwóch odważnych osób, który gdzieś został zagłuszony
gdzieś w historii. Był taki czas wygłuszenia tego i moim zdaniem Opole jeszcze nie dorosło do tego, żeby ich uhonorować. To jest smutne, niestety. W Opolu nie ma miejsca. To jest smutne niestety, więc moim zdaniem ta edukacja musi nastąpić. To jest doskonałe. No, ale krytycy, przeciwnicy uczczenia tego mówią, że no jest to, był to czyn terrorystyczny, który w dzisiejszej dobie no jakby... No te konotacje są bliskie, zamach bombowy tak naprawdę. Nie, no to wszystko prawda, ale prawda jest też taka, że nie wiem, w Opolu mamy ulicę Stefana Ochrzei, zresztą jest to powszechnie uznawany bojownik PPS-u, no, który, przypomnijmy, wsławił się wieloma akcjami o charakterze terrorystycznym. Został złapany po tym, jak rzucił do jednego z praskich cyrków w Warszawie bombę, która zabiła ileś tam funkcjonariuszy carskiej policji. Ja broń Józef Boże, Piłsudski zresztą też. Dokładnie tak. Że i zdarzało się formacją Armii Krajowej, które wysadzały i dworzec, tutaj zdetonowały bombę na dworcu we Wrocławiu i na dworcu w Berlinie. Broń Boże, oczywiście nie sugeruję, żeby tego rodzaju działania uzyskiwały społeczną aprobatę, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że był to specyficzny czas. Po pierwsze, nikt nie zginął. To jest no tak, ważny, tutaj też zaplanowano akcję celowo w środku nocy, żeby nikt nie zginął, nikt nie został ranny i to się udało. Tak jest. A przecież wielu tak naprawdę tych ludzi, którzy tam byli obwieszani tymi medalami, zasłużyło na śmierć za to, co zrobili w grudniu 70 roku. A jednak mimo wszystko bracia Kowalczykowie dokonali tego czynu tak, aby obyło się bez ofiar śmiertelnych. Więc myślę, że można to potraktować jako protest radykalnej formie, ale jednak protest przeciwko temu, co w grudniu 70 roku się stało. No i myślę, że powinniśmy jak najbardziej tu w mieście naszym Opolu uhonorować tych ludzi, bo naprawdę należy im. Czy teraz, no bo wydawać by się mogło, że czas, klimat polityczny jest taki, aby wracać do tych tematów i do tego typu rozliczeń oraz upamiętnień symbolicznych osób. Przypomnijmy, kilka dni temu Anna Walentynowicz została uczczona. Czy i w jaki sposób w Opolu powinniśmy to upamiętnić, Opole, zachować pamięć? Opole moim zdaniem, oprócz tego, żeby tą tablicę, która Kowalczyków jest zrobiona z okazji 400-lecia, powinna wisieć na gmachu ratusza, moim zdaniem, bo czeka cały czas na godne miejsce, to też powinno się doczekać bracia Kowalczykowie, póki jeszcze żyją, na film, który by opisywał tą historię, ten dramat, bo to przecież kara śmierci, widmo z życiem, z wyrokiem śmierci, to jest coś przerażającego, możemy sobie wyobrazić. I te dramaty, potem zemsta na rodzinie, potem płacenie przez rodzinę tych kontrybucji, że tak powiem, można powiedzieć, bo to prawie tam 4 miliony wpisane było, jeśli chodzi o fakcie wskazującym ich na śmierć, jeszcze wskazujących jednego z braci, drugiego na 25 lat. No to było 4 miliony, to kwota zawrotna, jeśli chodzi o wycenę tego całego zdarzenia. Trzeba było potem to spłacać. To cała rodzina cierpiała. Ten dramat do pokazania jest naprawdę filmowo. No rzeczywiście to ciekawy pomysł. I tu przechodzę do naszego ostatniego pytania, bo wszystkich gości naszych rozmów pytamy w związku z kampanią Nowa TVP Opole, która oblicze swoje pokaże od początku przyszłego roku. Pytamy, czego panowie życzyliby sobie od naszej telewizji? Jak chcielibyście, żeby wyglądała i czego powinno być więcej? No ja tylko mogę powtórzyć, bo już byłem o to pytany. To powtórzę, że więcej historii, więcej o historii regionu, więcej o historii Polski, bo są to rzeczy, które bardzo często są zapominane, a warto jest o nich ciągle pamiętać. A ja może oprócz historii, to też i gospodarka, żeby się może pojawiała silniej. To też może być ciekawe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli pan Arkadiusz Karbowiak i Tomasz Kwiatek. Publicyści, pasjonaci historii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Dziękuję. To była Rozmowa Dnia. Do zobaczenia i ja zapraszam na 21.45 na wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.